Krzyż mieli na piersiach, a w kieszeni Browning. Z Bogiem byli w sojuszu, a z diabłem w pakcie. W ten sposób Julian Tuwim opisuje w swoim wierszu żałobnym pogrzeb pana prezydenta, ostatnie chwile, podczas których obywatele Warszawy i całej Polski żegnają się z pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Gabrielem Narutowiczem. Jak to się stało, że został wybrany na prezydenta, a tym bardziej, dlaczego został zamordowany? O tym już dzisiaj w projekcie Myślnik. Urodził się w 1865 roku na Żmudzi, jako syn Jana oraz jego trzeciej żony Wiktorii. Jan wraz ze starszym bratem Gabriela, Stanisławem, brali udział w powstaniu styczniowym, przez co Jan trafił do więzienia, a w konsekwencji tego zmarł niespełna rok po narodzinach swojego najmłodszego syna. Gabriel ukończył gimnazjum w Lipawie, następnie wyjechał do Petersburga, aby tam studiować na dziale matematyczno-handlowym. Niestety zły stan zdrowia sprawił, że Gabriel musiał wyjechać stamtąd i w 1886 roku wyjechał do Davos, aby, kiedy tam polepszy swój stan zdrowia, wyjechać i trafić do Curychu, aby tam studiować na Politechnice. W czasie studiów bardzo wiele pomagał Polakom na emigracji. Jednak jedna sytuacja, w której pomógł Aleksandrowi Dębińskiemu, człowiekowi zamieszanemu w akcję terrorystyczną, sprawiła, że doszło do dyplomatycznego konfliktu, w wyniku którego Narutowicz utracił obywatelstwo rosyjskie. Sprawiało to, że gdyby przekroczył granicę z carską Rosją, mógłby być natychmiast aresztowany i zesłany chociażby na Syberię. Był to dla niego ogromny cios, ponieważ Narutowicz jako wierny patriota został skazany na wieczną emigrację. Bez możliwości powrotu do ziemi ojca stał się apatrydą. Po studiach w 1891 roku rozpoczął pracę biurową u bardzo uprzedzonego względem Polaków szefa. Zajęło mu 4 lata, aby pokazać, że Polacy również pracują ciężko, sumiennie i ambitnie. Owocem tej pracy był awans w 1995 roku na stanowisko szefa jednej z sekcji regulacji Renu. Tym samym otrzymał szwajcarskie obywatelstwo, co kończyło jego tragiczny los wiecznego emigranta. Szybko zyskał dobrą sławę w świecie elektroniki i hydrotechniki jako pracowity i wyjątkowo zdolny inżynier. Otrzymał propozycję współpracy z najsławniejszym wówczas instytutem w kraju, biurze inżynieryjnym Kursteinera. Narutowicz wspina się po szczeblach kariery szybko, zostając szefem działu, a następnie wspólnikiem Kursteinera. Staje się sławny nie tylko w Szwajcarii, ale i na całym świecie. Nadzoruje projekty we Włoszech, Francji i przede wszystkim Szwajcarii. Bez wątpienia można powiedzieć, że należał do grona najlepszych inżynierów i hydrotechników swoich czasów. W 1907 roku objął katedrę budownictwa wodnego w Curychu. Jednak pomimo swojej wyjątkowej pozycji nie zapomina o rodakach i stale dba o sprawy polskich studentów, którym pomaga w każdy możliwy sposób, osobiście pisząc do władz miejscowych z prośbą o pomoc dla nich. W 1901 roku poślubił Ewę Krzyżanowską, a ich dom staje się zarzewiem polskości na obczyźnie. Częstym gościem w domu Narutowiczów był m.in. Ignacy Mościcki. Okres ten był największym i najradośniejszym w życiu Gabriela. Bez wątpienia osiągnął sukces i wiódł szczęśliwe życie. Wciąż jednak pamiętał o Polsce i pragnął możliwie najszybszego powrotu do niej. Pragnienie to zapłonęło ponownie w 1914 roku, kiedy wybucha I wojna światowa. Został członkiem Komitetu Wewejskiego, który powstał z inicjatywy Sienkiewicza i Osuchowskiego i pomagał polskim ofiarom. Wspierał działania Polaków w drodze do niepodległości oraz był zwolennikiem Józefa Piłsudskiego. W końcu nadszedł rok 1918 i wszystkie pragnienia wolnościowe znalazły swoje ujście 11 listopada, kiedy Polska wróciła na mapy. Natychmiast zaczęły się prace nad odtworzeniem potężnego państwa polskiego, dlatego wezwano do powrotu wszystkich rodaków, którzy pragną odbudowy Rzeczpospolitej. Zaproszenie to otrzymał również i Gabriel Narutowicz, który już nie mógł doczekać się powrotu do ojczyzny. Niestety, potrzebował jeszcze 2 lat, aby na dobre powrócić do Polski. Musiał uporać się z zakończeniem pracy w Szwajcarii, zamknięciem swojej katedry w Curychu, a na domiar złego, w lutym 1920 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, umiera jego żona Ewa.
Po tych wydarzeniach powrócił do kraju i 23 czerwca zostaje mianowany na ministra robót publicznych. Był to wybór doskonale wpasowujący się w doświadczenie Narutowicza, który na całym świecie był znany ze swoich wybitnych projektów i prac. Wprowadził wiele zmian i unowocześnień do ministerstwa, zreorganizował jego pracę od podstaw, połączył pokrewne wydziały i zredukował o 25% ilość urzędników. Narutowicz często wspominał anegdotę, że kiedy wrócił do Polski, został ministrem robót publicznych, zarabiał połowę tego, co jego gosposia w Zurychu. Możemy sobie zatem tylko wyobrazić, ile zarabiał tam, będąc profesorem na Politechnice. Pokazuje to też jego z innej strony, jako człowieka, któremu wcale nie zależało na pieniądzach ani na materialnych korzyściach. Chciał rzeczywiście dać coś od siebie, aby móc współpracować z innymi na pomoc i umacnianie Polski. W czerwcu 22 roku został powołany na ministra spraw zewnętrznych. Również tego samego roku postanowił wziąć udział w wyborach parlamentarnych, jednak ze względu na bardzo małą ilość głosów oddanych na niego, nie został posłem. Wielkim zaskoczeniem okazało się jego zgłoszenie do wyborów prezydenckich. Zgłosiła go partia PSL Wyzwolenie, chłopska partia lewicowa, która widziała w nim człowieka ponad sporami. Już w Szwajcarii dał się poznać jako człowiek bez wrogów. Zawsze ponad podziałami, z ideą w sercu, jednał sobie obozy całkowicie sprzeczne. Jednak Józef Piłsudski odradzał mu udziału w wyborach, gdyż uważał go za człowieka nieprzygotowanego do pracy nad wewnętrznymi stosunkami w Polsce. Bardzo zadowolony był natomiast z jego pracy w Ministerstwie Spraw Zewnętrznych. Pomimo tego Narutowicz po wielu prośbach Wyzwolenia nie odmówił i został kandydatem na prezydenta. Oprócz niego było jeszcze kilku silnych kandydatów. Maurycy Zamoyski, faworyt prawicy, hrabia i poseł paryski, człowiek bogaty i bardzo wpływowy. Stanisław Wojciechowski, wspierany przez PSL Piast, były minister spraw wewnętrznych. Jan Baudin de Courtenay, popierany przez mniejszości narodowe, wybitny językoznawca, pacyfista i myśliciel. Ignacy Daszyński, z ramienia PPS-u, działacz niepodległościowy, poseł. Odbyło się 5 głosowań, podczas których Zgromadzenie Narodowe wybierało kandydatów według siebie najlepszych. W 4 turach bezsprzecznie prowadził Zamoyski, jednak z każdym głosowaniem Narutowicz miał coraz większą ilość głosów. Głównym argumentem, jaki za tym stał, była jego bezpartyjność oraz to, że nie był Maurycym Zamoyskim, na którego nie chciały w żadnym wypadku głosować ugrupowania chłopskie. I tak decyzją Zgromadzenia Narodowego 9 grudnia 1922 roku Gabriel Narutowicz został wybrany pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej z ilością głosów 289, podczas gdy Zamoyski otrzymał ich 224. Natychmiast wynik ten spotkał się z ogromnym sprzeciwem prawicy, która pewna swojego zwycięstwa wrzała wściekle nienawiścią do Narutowicza, a w ruch poszły gazety i poplecznicy endecji. Był dla nich symbolem antypolonizmu, wybrany przez mniejszości narodowe, Żydów i niekatolików. Sam był masonem. Pojawiła się narracja, że wybory, choć wygrane według prawa, to jednak większość głosów oddanych na Narutowicza nie należała do Polaków, wobec czego pojawiały się frazesy „niepolski prezydent wybrany niepolskimi głosami”. Żądano jego rezygnacji z przyjęcia stanowiska, a prezydentem zaczęto obwoływać generała Hallera, który sympatyzował z prawicą. 11 grudnia w poniedziałek Gabriel Narutowicz ma zostać zaprzysiężony na prezydenta, jednak prawicowe ugrupowania szaleją po Warszawie i obrzucają czym popadnie wóz, którym Narutowicz jechał do Sejmu. Po tych incydentach Gabriel Narutowicz złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i został pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej.
Swoją pracę chciał rozpocząć przede wszystkim na stworzeniu rządu pozapartyjnego, który miałby wyprowadzić Polskę z powojennej ruiny, aby potem zbliżyć do siebie partie z różnych stron i utworzyć rząd silny i zjednoczony i na nim oprzeć swoją dalszą pracę. Pierwsze 5 dni prezydentury oddał całkowicie pracy i zjednoczeniu, aby w sobotę 16 grudnia udać się w tajemnicy na wystawę obrazów w Towarzystwie Zachęty. O wizycie prezydenta na wystawie w Towarzystwie Zachęta wiedział jedynie jego zarząd, który przekazał tę informację artystom. Wśród nich był Eligiusz Niewiadomski, malarz powiązany z narodową demokracją o skrajnie prawicowych poglądach. Dla niego Narutowicz był symbolem zepsucia Polski, który należy usunąć, choć pierwotnie zamierzał wykonać swój wyrok na marszałku Józefie Piłsudskim. Niewiadomski przyznał się do zamachu na prezydenta z premedytacją. Sam poprosił o wykonanie kary śmierci, ponieważ jak sam powiedział, spełnił czyn ciężki i nie żałował tego. Wyrok wykonano 31 stycznia 1923 roku. Narutowicz jako człowiek dla mnie nie istniał. Nie widziałem go nigdy, nie znałem go, nie rozmawiałem z nim ani razu, ani ja, ani, zaznaczam to z naciskiem, nikt z mojej rodziny. Wszystkie przypuszczenia na ten temat są fantazją. Ja wierzę, że jako człowiek, jako profesor, jako mąż był dobrym, czcigodnym człowiekiem. Jestem o tym głęboko przekonany. Dla mnie jednak istniał nie jako człowiek, ale jako symbol sytuacji politycznej. Symbol zupełnie oderwany od człowieka. Podkreślam to ze względu na jego rodzinę, by to, co powiem, nie było dla niej bolesne. Był dla mnie symbolem sytuacji politycznej, symbolem hańby. Dla mnie osobiście Narutowicz był bez wątpienia mężem stanu, człowiekiem, któremu nie zależało na materialnych korzyściach, na własnym dobru, tylko osobie, która rzeczywiście dążyła do tego, aby umacniać Polskę i sprawiać, aby jej pozycja rosła na arenie międzynarodowej. Jak bardzo brakuje nam polityków takich jak Narutowicz w obecnych czasach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i do zobaczenia już niedługo w następnej odsłonie projektu Myślnik.